Witajcie widzowie YouTube'a. W tym filmiku pokażę wam taką fajną maskę, którą kupiliśmy w sklepie, w markecie. To jest taka maska. Tu ma gościu uśmiech, śmieje się jakby nie wiadomo z czego. Głupi do sera. No właśnie, głupi do sera się śmieje. A propos sera. O, tu mam serek. O, tu. Jak głupi do sera się śmieje. O, jutro będę musiał pizzę robić, bo serek już się robi twardy. A w pizzę to się... Ale dobra, w sumie nie o tym mówię. Tylko chcę wam pokazać maskę. Moment. Jak maska, jak maska. Wiecie, o co chodzi? Tu jest ten... gumka. To się normalnie zakłada na głowę i tutaj są okulary. A zauważcie, co to są. To są okulary trójwymiarowe. Czerwony, niebieski. Czerwony, niebieski. Możemy taką maskę zebrać do kina i oglądać film w 3D. Śmiesznie byśmy w takiej masce wyglądali, jakbyśmy... Można w domu filmy pobrać lub kupić sobie na płycie. Najlepiej na telewizorze HD. Jest lepszy efekt. Albo pobrać film HD z internetu i sobie możemy bajki, filmy oglądać 3D. Słuchajcie, zobaczcie. O, widzicie? To jest właśnie maska 3D. Z okularami, z funkcją 3D po prostu. O. Takie okulary możemy wykonać z własnej roboty. Wystarczy plastik czerwony i plastik przeźroczysty niebieski. Może jakieś butelki są wykonane z takiego plastiku. Może kiedyś pokażę wam, jak wykonać okulary 3D z własnej roboty. W innym filmiku może wam pokażę w przyszłości. Bo muszę zdobyć te szkiełka. Niebieski i czerwony. Tu jednak mamy gotową maskę. Ona kosztowała dychę w promocji. Teraz taka zabawka, można powiedzieć, dla dzieci. Lans ryjem. O, szczępi mordę. Tu nosek ma nawet dziurki, ma chyba w nosie. To nie są dziurki, to jest tylko tak namalowane. I wygląda jak taki ziomek, nie? Nie wiem z jakiego, czy on z jakiejś bajki jest ten ziomek, czy skąd, ale... No to taka maska. Młody sobie wziął z półki i włożył do kosza i mówi, ja chcę taką maskę. No to... Może zbliża się Halloween i mówię, ty kup se to jakiś... czachę albo co? Tylko, że czacha kosztowała 2 albo 3 dychy z kłakami, ale to nieważne. Jest taką maskę. Teraz mu pobiorę jakieś filmiki i przetestujemy na bajkach lub na jakichś filmach tą oto tu maskę. O, zobaczcie. O, widzicie? To jest drugi. Wszystko ładnie, pięknie. O, zęby. Ty, ale te zęby tu mu nieźle wystają. Co to za... Ale mu zęby wystają. Ja. Spiłowane ma jakieś te zęby. Ty, a tu masz parę. O, ładnie, kurde, tu też masz parę. Tu mu brakuje. Temu tak na hamaryja nie otworzył, bo mu na dole to w ogóle zębów nie ma. Ale dobra, nie ma. O, brodę jak kwadratową, jak Amerykanie. Jak taki Amerykoniec taki. Dobra, nieważne. Śmieje się. Szczęśliwa maska. Maska szczęścia. A może takiego pozera. Nie wiem, jak to nazwać, ale 3D. No widzicie, chciałem tylko wam pokazać taki bajer, że Chiny nawet takie coś robią. Bo to w Chinach zostało wykonane chyba. Chwilę przeczytam. Ech, Holender. Kamera tego nie złapie. A może złapię? Nie wiem, czy widzicie coś, czy nie? Moment. O tak, w ten sposób. Bla, bla, bla. Germany! Co Germany? Niemcy? China! Zobaczcie! Germany. Srany. Zobaczcie, tu Germany. Nie wiem, o co chodzi, ale tu zobaczcie. Made in China. China. Made in China.
Tak jest. Mówiłem, że Chiny wszystko robią. Co byście nie zobaczyli w domu macie chińskie. Dobrze. Ukończę ten filmik, bo mi się lampka kończy gówniana na akumulator, ale muszę ją trzymać pod prądem na stop. Chyba ją przerobię tylko na prąd. I nie będzie widać po prostu. Dobra. Kończę. Standardowo na koniec filmu zapraszam do subskrypcji mojego kanału zatytułowanego Życie jest piękne. Zobaczcie inne filmiki na moim kanale. Zapraszam do udostępniania moich filmików swoim znajomym. Jeżeli jakiś tam filmik Wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę. Ostatnie zbliżenie. O, tu ząbki, nosek, oczka, trójwymiarowe. Odwracamy. Trzy wymiary. Zbliżamy. Kończymy.